Zarządzanie płatnościami w systemie Go Online Business. Zarządzanie płatnościami odbywa się w module obsługi zleceń. Pierwsza spośród zakładek, przelewy, odnosi się do różnych typów zleceń. Następne zakładki dotyczą zleceń stałych, wniosków, umów, kontrahentów, przelewów Mass Payment i Mass Direct Debit. Obecnie przeglądamy płatności znajdujące się w statusie Twoje do obsługi, czyli te, które przynależą do całej firmy, a którymi może zarządzać obecnie zalogowany użytkownik. Jeśli teraz zautoryzujemy jedną z transakcji, ale jej nie wyślemy, być może inny użytkownik będzie musiał autoryzować ją przed wysyłką. Wówczas wyświetli się ona w zakładce Do obsługi. Jeżeli obejrzymy transakcje oznaczone statusem Odrzucone, to przy nazwie zakładki nie wyświetli się powiadomienie ani licznik nowych komunikatów dotyczących odrzuconych przelewów. W ostatniej zakładce widzimy wszystkie statusy dla danego produktu, czyli w tym przypadku przelewów. Na liście Twoje do obsługi każdy z przelewów jest ustawiony chronologicznie. W pierwszej kolejności wyświetlają się transakcje z przyszłą datą realizacji. Dzięki rozbudowanym filtrom możemy zawęzić widok według wybranego statusu, rodzaju, typu, trybu realizacji, daty wprowadzenia, a także według rachunku, waluty, kwoty, zakresu, użytkownika dokonującego akcji, wprowadzenia, modyfikacji, autoryzacji, importu. Na tych listach pojawiają się tylko użytkownicy wykonujący dane czynności. Jeżeli użytkowników jest wielu, a tylko kilku dokonywało importu, to tylko oni będą tutaj prezentowani. Zależność ta dotyczy wszystkich czterech filtrów. Możemy też szukać zleceń, którymi chcemy zarządzać, wpisując w pole wyszukiwania fragment nazwy. Po wpisaniu słowa środków, system wyświetlił transakcję, w której opisie się ono znajduje. Wyszukany przelew ma status wprowadzony. W każdej chwili możemy zrezygnować z filtrowania i przeglądać zlecenia bez zawężania widoku. Po kliknięciu w dane zlecenie jego pasek się rozciąga. Wyświetlają się na nim podstawowe informacje. Jeżeli potrzebujemy uzyskać więcej informacji na temat tego przelewu, wchodzimy w widok szczegółów zlecenia. Wszystkie elementy są zawarte w tym widoku. Możemy także dodać komentarz. Będzie on widoczny dla innych użytkowników na tym zleceniu. Istnieje możliwość edytowania lub usunięcia swojego ostatniego komentarza, natomiast po wprowadzeniu kolejnych komentarzy nie można usunąć poprzednich. Jeśli ten komentarz został zapisany, będzie on widoczny w szczegółach przelewu. Jeśli chcemy, by inny użytkownik dowiedział się o nowym komentarzu do danej płatności, możemy skorzystać z funkcji powiadomienia. Po kliknięciu Powiadom wyświetla się samouczek, który informuje nas, do czego ta opcja służy i pozwala na wybór rodzaju powiadomienia. Może to być prośba o sprawdzenie poprawności danych lub prośba o podpisanie i lub wysłanie. Wybierzmy na przykład drugą opcję. Po kliknięciu Dalej pokaże nam się okno zawierające wykaz dostępnych użytkowników. Zaznaczamy, komu to powiadomienie ma się wyświetlić i wysyłamy. Pojawi się ono u tego użytkownika przy dzwoneczku, czyli na górze strony obok nazwy firmy. Adresat po wejściu do tego zlecenia zobaczy wprowadzony przez nas komentarz. Dzięki tej funkcji możemy usprawnić komunikację między pracownikami danej firmy zajmującymi się przelewami. Na liście przelewów można zarządzać wieloma płatnościami jednocześnie. Na przykład autoryzować je zbiorczo poprzez przycisk Podpisz, Wyślij czy Pobierać raporty. Przed pobraniem raportu musimy określić jego rodzaj. Bez informacji o akcjach użytkowników, czyli prostszy, lub jako lista przelewów, zawierający informacje o akcjach użytkowników. Jeżeli generujemy raport dotyczący paczki, to system w tym dokumencie przedstawi wszystkie przelewy zawarte w tej paczce. Natomiast jeśli wybraliśmy pojedynczy rekord, to w tym raporcie będzie widok jednego zlecenia z informacją, ile płatności w nim jest. Podsumowanie będzie zliczało łączną kwotę zleceń, uwzględniając całą zawartość paczki, w tym także kwoty w innych walutach i inne informacje. Do wyboru mamy formaty PDF, CSV i XLS. Po otwarciu raportu widzimy wybrane przez nas zlecenia.
Z poziomu listy zleceń możemy także dodać wybrany przelew do paczki. W tym celu zaznaczamy go, klikamy Więcej opcji i Dodaj do paczki, a wówczas system informuje nas, jakie paczki mamy do dyspozycji, a także dopasowuje je pod kątem zawartości. Przelew krajowy możemy dodać do paczki zawierającej inne przelewy krajowe. Przelew zagraniczny zaś możemy dodać do paczki z przelewami zagranicznymi. Po wybraniu paczki system może zasugerować modyfikację daty zlecenia, gdy zauważy, że data dodawanego przelewu jest starsza. Zmiana daty nie wpływa na autoryzację transakcji. Jeżeli przelew dodawany do paczki jest już zautoryzowany, to autoryzacja nie zostanie usunięta. Wybrana przez nas paczka zawiera 4 przelewy. Paczki wraz z innymi pojedynczymi zleceniami można zbiorczo podpisać i wysłać. Tym razem system komunikuje, że wśród wybranych zleceń znajdują się też przelewy z rachunków płacowych i że nie nastąpi autozasilenie, jeżeli tych przelewów nie spakujemy do specjalnej paczki płacowej. Spróbujmy dodać do tej paczki inny przelew, z innego rachunku. System znów prosi o zezwolenie na modyfikację daty. Po tej operacji w paczce znajduje się już 6 przelewów. W zakładce Do obsługi widać, ile zleceń czeka na obsługę w całej firmie. W kolumnie Status znajduje się informacja, kto brał udział w autoryzacji, wyrażona w formie małych, okrągłych oznaczeń. Czarne odnoszą się do obecnie zalogowanego użytkownika, zielone natomiast do pozostałych użytkowników. Dzięki tym symbolom możemy szybko się zorientować, kto autoryzował dane zlecenie. Dostęp do historii zlecenia uzyskamy po kliknięciu w daną płatność. Możemy wówczas sprawdzić, kiedy zostało ono utworzone, czy było modyfikowane, czy zostało zaakceptowane. Ponadto istnieje możliwość modyfikacji płatności. Jeżeli płatność, na przykład jej kwota, zostanie zmodyfikowana i zapisana, to na liście zleceń pojawi się przy niej dyskretny żółty pasek, który informuje, że zlecenie zostało zmodyfikowane. To żółte oznaczenie jest widoczne również dla współpracowników. Po rozwinięciu paska zlecenia możemy się zorientować, kto je zmodyfikował i kiedy. Każda modyfikacja, z wyjątkiem daty, usuwa autoryzację na przelewie. Po zmodyfikowaniu kwoty, opisu czy kontrahenta, zaakceptowany przelew wróci do statusu Wprowadzone. Zobaczmy na przykładzie. Modyfikujemy kwotę. Zatwierdzamy i zapisujemy. System oznaczył ten przelew jako zmodyfikowany i zmienił jego status na Wprowadzone. Istnieje możliwość zbiorczego wysłania kilku płatności. W tym celu zaznaczamy je, a następnie klikamy Podpisz i wyślij. Mogą być to płatności różnego typu, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Po wydaniu polecenia Podpisz i wyślij, system prosi o autoryzację, a następnie informuje, czy wszystkie zlecenia się wykonały. System uwzględnia nasze schematy akceptacji. Jeżeli się okaże, że przelew musi być kontrasygnowany, otrzymamy powiadomienie, że płatność nie została zrealizowana i czeka na drugą autoryzację. W zależności od schematów zdefiniowanych w danej firmie, system może wymagać większej liczby autoryzacji.